dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na 14. Międzynarodowym Zlocie Miłośników Aniołów. Minęła godzina 14, deszcz nie padał, ruszyliśmy paradą wokół wsi, a teraz kontynuujemy program naszego spotkania. Zlotu Miłośników Aniołów. Widzę, że wśród miłośników aniołów jest bardzo dużo osób i przybywa ich tutaj z każdą chwilą. Witam serdecznie pana wicewojewodę, mam wpisanego. Czy jest pan Sławomir Sadowski? Nie ma. Pewnie dotrze. Dzisiaj tak trochę powiewa, więc może trochę go tam gdzieś zwiało. Pewnie lada moment będzie. Witam serdecznie pana wicestarostę elbląskiego, pana Zbigniewa Lichuszewskiego. Witam serdecznie. Proszę wybaczyć, jak popełniam błędy, ponieważ ja się nie znam na tym, kto powinien być pierwszy. Po prostu tych, co kocham najbardziej i lubię, to wymieniam pierwszych. Oczywiście nie pomijam pana burmistrza. Pana burmistrza Pasłęka, naszego przyjaciela drogiego. Cieszymy się bardzo, że pan jest. No i teraz gości równie ważnych i równie sympatycznych. Witam pana przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pana Jana Bobek. Pan Jan Bobek znany jest tutaj na naszym terenie, bowiem jest to leśnik, mamy wkoło mnóstwo lasów, związany jest również z terenami wiejskimi, więc jak najbardziej też zaliczamy do grona naszych przyjaciół. Witamy serdecznie. Witam również asystenta wicemarszałka, pana Mirona Sycz, pana Borysa Tuckiego. Witamy serdecznie. Witam również przewodniczącego Rady Powiatu w osobie dzisiaj pana Ryszarda Wrońskiego. Bardzo nam miło. Powiat elbląski bardzo wspiera tutaj nasze działania. Tak samo jak gmina Pasłęk. No może nie ma efektu w postaci drogi, która miała być do naszego zlotu, no ale jakoś udało się to wytłumaczyć. Będzie droga. Także witamy serdecznie. Jeszcze, przepraszam najmocniej, mamy radną województwa, panią Jadwigę Król. Witamy serdecznie. Tak? I mamy Asię na spis, członek zarządu. Dobrze, jasne. Myślałam, że tych, co bardziej znam, to mogę jakoś trochę ten, ale dobra. Pani Joanna Naspińska, którą tutaj na pewno wszyscy znamy bardzo i bardzo szanujemy i bardzo dziękujemy za wspieranie i za reprezentowanie naszych interesów w powiecie. Bardzo dziękujemy. Kogo tu jeszcze nie wymieniłam? Radnych powiatu. Wszystkich tych, którzy tutaj są. Widziałam parę osób, więc bardzo, bardzo serdecznie witamy. Szanowny panie starosto, panie burmistrzu, szanowni zaproszeni goście, drodzy organizatorzy. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu Rady Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego za zaproszenie na tą wspaniałą uroczystość i powiem państwu, że bywam w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, ale dzisiejsza jest wyjątkowa, bo nie spodziewałem się, że tak szybko znajdę się w niebie i można to tak rozumieć, ponieważ jestem w towarzystwie tylu aniołów, że tylko i wyłącznie tak można się poczuć. Szanowni państwo, żeby nie przedłużać przemówienia, chciałbym was wszystkich serdecznie pozdrowić, ale chciałbym również przytoczyć wiersz o waszej miejscowości. Aniołowo to nie miasto, aniołowo to nie wioska, aniołowo to miejscowość, którą pozna cała Polska. W Aniołowie można tańczyć, w Aniołowie można śpiewać, aniołowo to kraina, gdzie spełniają się marzenia. Pisze autorka Magda Rzymska i cóż tu więcej można dodać. Życzę wszystkim uczestnikom 14. Zlotu Aniołów niebiańskich przyjemności i diabelskich igraszek. Życzę wszystkiego dobrego.
Witam serdecznie, chciałbym przywitać wszystkich obecnych państwa, szczególnie zarząd. Dziękuję w imieniu pana marszałka Stycza za zaproszenie, niestety nie mógł przybyć osobiście. W szczególności kazał podziękować organizatorom, pani Halince, za trud włożony w przygotowanie tego wydarzenia. I do zobaczenia za rok na 15 festiwalu. Miało być krótko, tak jak pani Halinka życzyła. Ja witam z kolei bardzo serdecznie gości, którzy tutaj przybyli, a szczególnie gości z zagranicy, z Francji i Ukrainy. A wyjątkowo państwa wszystkich tutaj witam serdecznie, bardzo serdecznie. Zawsze z wielką przyjemnością tu przyjeżdżam. Proszę państwa, wioska malutka. Od 2004 roku powstało stowarzyszenie. I proszę, tu pan przewodniczący Janek Bobek powiedział, że cała Polska nas wie o tej wiosce, Aniołowo. Proszę państwa, chciałam powiedzieć, że nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Gratuluję bardzo, bardzo serdecznie. A to tylko dzięki osobom, które tą wioskę pokazali światu, że jest malutka, ale można sympatycznie, miło spędzać czas. Dziękuję za zaproszenie. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja również chciałem bardzo gorąco podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość w imieniu swoim własnym zarządu powiatów i koleżanek i kolegów radnych. Zostałem przez nich upoważniony, żeby powiedzieć, że wszyscy razem podziwiamy Aniołowo. Pani Hanino, podziwiamy was wszystkich, podziwiamy waszą misję, to co robicie, waszą ciężką pracę, która pokazuje, że można łączyć, a nie dzielić, że można się pokazywać w różnych miejscach, że można promować swoją miejscowość i tak jak powiedziała przed chwilą Jadzia Król, z tą promocją wychodzić dużo dalej, bo przy okazji przecież promujecie Pasłeń, promujecie powiat, jak również jesteście znani również w Europie. Za to wszystko chciałem wam bardzo serdecznie podziękować. Chciałem pani również pogratulować, szczególnie za ten trud i wysiłek, który wkłada pani w organizację różnego rodzaju imprez. Zostałem upoważniony do tego, żeby ten pakunek, który stoi na scenie, ten prezent wręczyć dla pani. Z tego, co wiem, to będzie to rzecz, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom i podobno ma się znajdować na świetlicy. Na razie niech to będzie niespodzianka. Chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o której wspominała pani Halina, mianowicie o drogach. Proszę państwa, 18 lipca podpiszemy umowę z wykonawcą, który został wyłoniony w przetargu. Będzie to firma Tuga, która w najbliższym miesiącu po 18 lipca prawdopodobnie, bo zakładam, że nie będzie żadnych problemów, dokończy pewien odcinek drogi od przejazdu kolejowego w kierunku Aniołowa i pewnie poprawią się warunki, jeśli chodzi o sposób korzystania z tej drogi. I chciałem wam również powiedzieć, że zarządowi powiatu bardzo zależy na tym, żeby droga, która łączy Aniołowo Rogowo z Pasłeńkiem, dobrze mówię? Proszę mi poprawić. Rogowo z Aniołowem, tak. Też jest w zainteresowaniu zarządu powiatu i zrobimy wszystko, żeby ta droga była w jak najlepszym stanie. Prawda jest też taka, że zarząd powiatu nie mógłby wielu rzeczy sam zrobić i często korzystamy z pomocy kolegów wójtów i burmistrzów. Jest na scenie z nami pan burmistrz Niecikowski. Jest tu też kilka ważnych osób, ale oni są tylko ważni ze stanowiska tak naprawdę, bo przecież znam ich osobiście, wcale nie są ważni, tylko są bardzo mili, sympatyczni ludzie. To dzięki właśnie nim wiele inwestycji dzieje się na terenie powiatu i między innymi na terenie Aniołowa. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę dobrej, wesołej imprezy. Dziękuję. Szanowny panie i przewodniczący, panie starosto, panie i przewodniczący rady i powiatu, panie sołtysie, szanowna pani wójt gminy Elbląg. Kochani państwo i panowie, pozwólcie, że jeszcze raz w imieniu władz miasta i gminy serdecznie państwa przywitam na dorocznym 14 edycji Zlotu i Aniołów.
Warto w tym momencie powiedzieć to, że sołectwa to są jednostki pomocnicze i gminy. Sołectwa są bardzo związane z gminą, zatem całe wszystko, co się dzieje w sołectwach, to zawsze wychodzi od gminy i warto o tym pamiętać, bo pierwsze problemy, jakie zgłasza pan sołtys Zbigniew Cieśla, to zgłasza na posiedzeniu Rady Gminy. Proszę Państwa, sołectwo Aniołowo jest jednym z 39 sołectw na terenie miasta i gminy Pasęg. To jest tak, to jest sołectwo wzorcowe, a sama wieś Aniołowo jest wsią tematyczną. Proszę Państwa, i pani prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Aniołowo, pani Halinka i Cieśla, i Zbyszek Cieśla, który jest sołtysem, jednocześnie radnym, to jest właśnie ta grupa, ci literzy, którzy potrafią właśnie namówić do tego całe społeczeństwo i Aniołowa, i innych wsi do tego, żebyśmy byli razem z sobą, żebyśmy cieszyli się sobą i żebyśmy prezentowali właśnie tutaj, w tej pięknej wsi całe to dobro, które się dzieje na terenie miasta gminy Pasen. Pozwólcie Państwo, że w Państwa imieniu, a także i w swoim imieniu chciałbym serdecznie i podziękować wszystkim podmiotom, wszystkim bez wyjątku, które wspierają wieś Aniołowo. Tutaj słowa podziękowania pod adresem przedstawicieli samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na czele z panem przewodniczącym Janem Bobkiem. Słowa i podziękowania dla pana marszałka, dla pana wicemarszałka za to, że wspierają to przedsięwzięcie. No i proszę Państwa, nasz kochany powiat, jest tutaj pan wicestarosta Zbyszek Lichuszewski, jest pan wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan Ryszan Wroński, i członek zarządu pani Naspińska Jasia. Serdeczne słowa i podziękowania, i nagrodźmy ich podziękowania, bo będzie 15. edycja i trzeba będzie znów im pomóc. Do kogo się zwrócimy? Do Państwa. Brawa dla naszych gości, brawa dla wszystkich. Mocno klaszcie, bo za rok się spotkamy i impreza musi być większa, impreza musi być lepsza. Proszę Państwa, chciałbym w imieniu Państwa, żebyśmy podziękowali właśnie Halince. Halinka, jeśli można tu Cię poprosić. Halinka jest osobą niezwykle ciepłą, życzliwą, ale osobą, która umie namawiać i przekonywać do tego, żeby tworzyć dobro. Także proszę Państwa, ten piękny bukiet kwiatów jest właśnie od nas wszystkich, uczestników 14 zlotu, na ręce pani Halinki, za to, że potrafi, za to, że jest niezwykle dynamiczna i stara się, żeby w naszej gminie, także i żeby w tej wsi działo się wszelkie dobro. Halinko, to jest od nas wszystkich. Piękne kwiaty, pocałunki od mężczyzn, tak? Brawa. Możecie zazdrościć, panowie. Proszę Państwa, i jeszcze Zbyszek, który zawsze jest z boku, zawsze jest z Halinką. Tak, teraz o, i jest buziaczek dla Zbyszka, proszę Państwa, a od nas tutaj wszystkich na ręce pana Zbyszka serdeczne słowa podziękowania. Zbyszek jest sołtysem, jednocześnie jest radnym, jednocześnie jest prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, więc osoba niezwykle pomysłowa, która swoją osobą daje wszystko, żeby nam tutaj na wsiach działo się też dobro. I od nas wszystkich mamy tutaj na ręce Zbyszka medal pamiątkowy, który został wybity przez Radę Miejską Pasłęka i na stulecie odzyskania niepodległości. Brawa dla Halinki, brawa dla Zbyszka. Proszę Państwa, są z nami dwie delegacje. Tak, dwie delegacje. Przepraszam bardzo. Jeszcze pani wójt. Ja chciałam, dziękując za zaproszenie, pozdrowić wszystkich mieszkańców Pasłęka od wszystkich mieszkańców gminy Elbląg. Bardzo się cieszę, że uczestniczymy z panią przewodniczącą Rady Gminy Elbląg, panią Barbarą Bruzdewicz, w tej uroczystości i chciałyśmy bardzo podziękować Stowarzyszeniu Aniołowa za współpracę przede wszystkim z naszymi stowarzyszeniami, które działają na terenie gminy Elbląg, między innymi Stowarzyszenie Dwie Wsie, i przekazać najszczersze życzenia z życzeniami sukcesów przede wszystkim, bo sukcesy już są, ale jeszcze wielu sukcesów właśnie w ramach tej działalności społecznej. Dziękuję bardzo i wręczamy to berło, żeby... dla Królowej Aniołowa. Wszystkiego dobrego i miłej zabawy życzę. Kochani, ja biorę to berło oczywiście w ręce, ale ono należy się naszym mieszkańcom, przecudownym, kochanym mieszkańcom Aniołowa.
i mieszkańcom sąsiednich miejscowości, które nas tutaj bardzo, bardzo wspierają. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski. Nieodżałowany, cudowna pani Stasia i cała grupa z Lokalnej Grupy Działania z biura. Dzisiaj przedstawiają symbiozę małych atrakcji kulinarnych, ale jeszcze, kochani, nie to nie wszystko, jeśli chodzi o przedstawienie. Mamy tutaj dzisiaj specjalnych gości. Witamy pana radnego Departamentu Côte d'Armor, pana Louisa Rosquet, który dzisiaj jest reprezentantem grupy francuskiej. Moment. Poprosimy przedstawiciela grupy ukraińskiej również na scenę. Prosimy przedstawiciela Angeliwki. Bon, désolé pour le retard, mais votre pays est tellement joli à visiter que nous avons pris trop de temps pour le visiter, mais c'était magnifique. Przepraszamy bardzo za spóźnienie, ale wasz region jest tak piękny, wasz kraj, wasz region jest tak piękny, że trochę więcej czasu zajęło nam zwiedzanie i podziwianie tych pięknych krajobrazów. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis, je vais vous demander un tout petit peu plus de patience aux autorités aussi. Et encore désolé, mais la délégation française est en train de finir de se préparer et va rentrer. Donc, si vous voulez bien patienter un petit peu, ça serait très gentil à vous. Chciałbym też prosić o jeszcze troszeczkę cierpliwości, bo delegacja francuska właśnie się przebrała, ubrała w stroje regionalne i właśnie nadchodzą. I gdybym mógł prosić też władzę o troszeczkę cierpliwości, dobrze? A. Україна вітає всіх присутніх на цьому подвір'ї. Слава Богу, що погода гарна в нас. Bardzo serdecznie witamy wszystkich na tym dzisiaj podwórku i można powiedzieć przy takiej pięknej pogodzie, że Bóg nam ją dzisiaj zesłał. My дуже раді бути присутніми на цьому святі, адже ми вперше тут. Bardzo cieszę się, że przyjechali na Państwa święto, bo pierwszy raz uczestniczą w takich wydarzeniach przepięknych. I my cieszymy się z tego, że my tu, adże duży, teplej i garny przyjom. My tu już trzeci dzień i nam nadzwyczajno tu podoba się. Delegacja z Ukrainy już ma przyjemność przybywać 3 dni na terenie Państwa gminy i naszego województwa. Bardzo im się tutaj podoba. Бажаю всім сьогодні гарного настрою і гарно провести свій час. Życzymy Państwu miło spędzić tutaj czas i dobrego nastroju. Dziękujemy. Tak więc, szanowni Państwo, żeby było jeszcze bardziej uroczyście, przywitajmy delegację w pierwszej kolejności francuską, oficjalnie, uroczyście hymnem Francji.
Szanowni Państwo, w tym momencie uroczyście powitajmy delegację z Ukrainy! Państwo, żeby tak połączyć się i pokazać tą jedność, przed nami hymn Polski. Teraz o chwilę uwagi. Z racji tej, że współpraca polsko-francuska, Aniołowa i Saint-Élon układa się bardzo dobrze i bardzo dobrze się rozwija. Dzisiaj rozpoczynamy obchody roku jubileuszu dziesięciolecia współpracy polsko-francuskiej Aniołowa. Z tej też okazji powiat elbląski i gmina Pasłęk przygotowała wyróżnienia i odznaczenia. I za chwilę poprosimy przedstawicieli Francji do odebrania odznaczeń. Prosimy pana Luika i prosimy przedstawiciela gminy Saint-Élon. Daniel, proszę tutaj do nas. Dominik, proszę na scenę. Szanowni Państwo, ja za chwileczkę przekażę mikrofon wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu, który reprezentując Radę Powiatu wręczy odznaki dla zasłużonego powiatu. Ja chciałem powiedzieć, że dla mnie osobiście jest to wielka przyjemność i myślę, że osoby, które zostały wyróżnione medalem zasłużony dla powiatu elbląskiego, również będą z tego powodu usatysfakcjonowane. Przekazuję mikrofon panu Ryszardowi Wrońskiemu, proszę. Z potrzeby uwiecznienia ku pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużonych dla powiatu elbląskiego, w uznaniu ich szczególnych osiągnięć i poczynań, Rada Powiatu w Elblągu nadaje panu Daniel Goff odznakę zasłużonego dla powiatu elbląskiego. Wyróżnionemu odznakę przysługuje tytuł zasłużonego dla powiatu elbląskiego. Radny Departamentu Louis Crosquet.
Moi drodzy, wielkie, wielkie brawa! Alors ce sont les deux médailles qui sont décernées aux personnes les plus méritantes pour de la powiat d'Elbląg et de la commune de Pasławęk, qui a été d'abord décernée à Loïc Roskwet. Państwo, następny pan, który został odznaczony przez Radę Powiatu. Treść ta sama, Rada Powiatu w Elblągu nadaje panu Danielowi Lemow odznakę zasłużonego dla powiatu elbląskiego. Wyróżnionemu odznakę przysługuje tytuł zasłużonego dla powiatu elbląskiego. Alors, le Conseil de la powiat d'Elbląg décerne la médaille de mérite à Daniel Le Goff pour ses mérites et son travail qui a apporté à la coopération avec l'association Agnotello. W zastępstwie mera Daniela Le Goff odznakę przyjął dzisiaj pracownik merostwa. Dominik, nasz kochany Dominik z Francji. Alors, comme Daniel Le Goff ne pouvait pas être là, alors c'est Dominique qui prend cette médaille à sa place. Z prośbą o przekazanie medalu tutaj przyznanego. Również tablice pamiątkowe, upamiętniające to nasze dzisiejsze wydarzenie, ufundował burmistrz Pasławęka, który też chce wręczyć delegacjom tutaj na scenie. Szanowni Państwo, pozwólcie Państwo, że w imieniu wszystkich mieszkańców miasta i gminy Pasławęk chcielibyśmy uczcić te dziesięciolecie pięknej współpracy pomiędzy Santelo i Aniołowo. I na ręce, proszę Państwa, przedstawiciela Rady Miejskiej, przedstawiciela burmistrza, przepraszam, mera Santelo, jest ten piękny list, który jest dedykowany od wszystkich mieszkańców miasta i gminy Pasławęk z gratulacjami. A medal wręczy radny Rady Miejskiej, pan Zbigniew Cieśla. Prosimy i przedstawiciela pana mera. Tak, proszę alors, bardzo. Pana Dominika, tak? La commune de Pasławęk a tenu aussi à décerner et commémorer cet anniversaire et de 10 ans de partenariat avec la commune de Saint-Élo, avec le village de Saint-Élo. Et nous avons réalisé un tableau commémoratif et on voudrait le transmettre dans les mains de du représentant de Saint-Élo au nom de et de le transmettre au maire du village. Moi drodzy, poprosimy o wielkie, wielkie brawa! Et c'est le maire de Saint-Élo qui transmet ce tableau commémoratif. Jest mikrofon. Proszę Państwa, podobny przekaz, mamy podobny złoty list gratulacyjny na ręce przedstawiciela mieszkańców Anihilowka na Ukrainie.
za rozpoczętą współpracę, czyli Francuzi za 10 lat współpracy, a Ukraińcom za rozpoczęcie tej współpracy i żeby ta współpraca już za 18 lat stała się pełnoletnią. Wszystkiego dobrego życzymy i cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami. Wielkie, wielkie brawa! Tylko tu mogę żyć, wśród kalecki dzień.
niebes i aniołowie pięknie je. Dzisiaj czasy się zmieniły i myślenie ludzi też. Teraz moda jest na życie, na anielską polską wieś. Tutaj domy są jak bajce i ogrody marzeń też. Jest to nasza najdrobiona, najpiękniejsza polska wieś. Tylko tu mogę żyć wśród anielskich drzew. Tylko tu cały rok słychać taką śpiew. Tylko tu mocno tak wiosną pachnie bez. Aniołowie dzień nie jest. Tylko tu mogę żyć wśród anielskich drzew. Tylko tu cały rok słychać taką śpiew. Tylko tu mocno tak wiosną pachnie bez. Aniołowie dzień nie jest. Panu Hańce, parzy brodę, dadzą zjeść. Anioło,
Kochani, wielkie, wielkie brawa!
I tak, szanowni państwo, wzięliśmy pierwszy z trzech tradycyjnych tańców bretońskich. To był jeden z nich. No, czas na drugi. Wszyscy do zabawy, zapraszam państwa do zabawy, bo to wszystko jest dla was. To jest dla was. Dawaj, kurwa. Bo chyba Thank you.
Brawo, brawo, brawo! Nasza grupa bretońska przedstawiła wam dwa tradycyjne tańce bretońskie. Chcieliby wam zaprezentować jeszcze jeden. Potem zaprezentują kolejny, ale o tym opowiem wam, jak skończą ten trzeci taniec. Mam nadzieję, że tym razem się nie pomylę. Thank you.
Tak więc, kochani, to były trzy tradycyjne tańce bretońskie. Czas, aby nasza zebrana drużyna z Francji, grupa z Francji, zaprezentowała czwarty taniec bretoński. No właśnie, ale oni nie chcą tańczyć sami. Oho, czuję tą radość, moi drodzy. Nie uciekajcie, nagle nie uciekajcie, nie. Wręcz przeciwnie, zapraszamy was, dołączcie do naszych francuskich przyjaciół. Ну, раді вітати ще раз на цьому подвір'ї всіх присутніх. Прошу Państwa, bardzo cieszą się z okazji tego, że są między Wami. Także serdecznie dziękuję, że oglądacie nas na tym dużym podwórku. І зворушення від цієї гостинності, яка тут панує на цьому подвір'ї, і від теплого прийому, і ця така атмосфера надає відчуття великої родини. Їх дійсніший попит до Państwa bardzo їх, можна так powiedzieć, зруша. Także cieszą się z tej okazji i myślę, że wszystko będzie dzisiaj pogodnie i fajnie u Was. Звідки в тебе дівчата?
Подарувати вам більш народну пісню, ліричну «Перелаз». Тут росли з тобою ми.
plona duszy. Також ми зготували для вас в'язанку українських народних мелодій. Сьогодні я собі мала можливість трошки попробувати грати на органі, але зараз хочу вам представити український інструмент сопілка. Ця сопілка непроста, вона є хроматична на 10 пальців. Прошу Państwa, Оксана mówi, że dzisiaj przygotowała jeszcze dla Państwa kilka wiązków. Tak, ukraińskich piosenek, tak, melodii ukraińskich i również dzisiaj grała na organach, a Państwu teraz zagra na sopilce, ludowy instrument ukraińcy, taka fujareczka, ale jednak nie bardzo sobie taka zwykła, prosta. Zaraz zobaczymy, jak to brzmi w jej wykonaniu. Zapraszamy do wysłuchania. Thank you.
ukraińska narodna piosenka Nese Halia Wodu. Piosenka ukraińska ludowa Nese Halia Wodu, niesie Halia Wodu, wodę, tak, że każdy na pewno rozumie. A wykonanie akapelne. I razem wykonujemy. Nese Halia Wodu, koromy slohnecia, za нею Іванко, як барвінок б'ється. За нею Іванко, як барвінок б'ється. Галюш моя, Галю, дай води напиться. Ти така хороша, дай хоч подивися. Ти така хороша, дай хоч подивися. Вода у совочку, піди та й напийся. Я буду в садочку, прийди подивися. Я буду в садочку, прийди подивися. Прийшов у садочок, Зозуля кувала, а ти ж мене, Галю, та й не шанувала. А ти ж мене, Галю, та й не шанувала. Селися барвінку, буду поливати. Вернися, Іванку, буду шанувати. Вернися, Іванку, буду шанувати. Скільки не стелися, ти не поливала. Скільки не вертався, ти не шанувала. Скільки не вертався, ти не шанувала. Proszę Państwa, jedną minutę, chwilkę, włączą nam podkład muzyczny, bo jednak przez te granice to ciężko przyjechać z instrumentem muzycznym. I tak powiem Państwu taką tajemnicę, że nasi gości wjeżdżali na teren Polski i ile to godzin stało się na tej granicy naszej Unii Europejskiej? 8 godzin. 8 godzin. I z Warszawy jechali tutaj do Posenka 9 godzin. Osobowym pociągiem. Także proszę Państwa, goście z Francji mieli przed sobą 2000 km i zdążyli za 31 godzin. Tak, a nasi goście z Ukrainy niecałe 1000. No to Bogu dzięki, że za 28 godzin dojechali. Także tak to bywa. No nic, bywa różnie. No cóż, muzyka łączy tak społeczeństwa, no i mówią, że piosenka to dusza, tak, albo serce narodu, no i niech tak będzie. Przez piosenkę będziemy się poznawać i teraz będzie piosenka o rodzinie. Thank you.
Россия желтый лын. Там наш вогонь не засыты, спевают нам наши дети. И видно, хата снова родие, как колись. Там наш вогонь не засыты, спевают нам наши дети. И видно, хата снова родие, родину нашу пісню заспіваєм. Її співали і співатимуть завжди. Нехай летить, нехай вона лунає крізь колебати минулі роки. Piosenka o rodzinie, żeby było tak, jak Bóg zapowiada, żeby było w pokoju, przyjaźni, dobrym zdrowiu, dobrym samopoczuciu. Pokleczę znowu nas droga, pokleczę znowu nas droga, щоб заблудитись в самоті тривожних днів. І кожен день я прошу Бога, щоб темна хмара і тривога минала всіх нас наших дочок і синів. І кожен день я прошу Бога, щоб темна хмара і тривога минала всіх нас, наших дочок і синів. Давай, родино, нашу пісню заспіває. Люди співали і співатимуть завжди. Нехай летить, нехай вона лунає крізь дерева, крізь минулі роки. Dziękuję.